Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w następnym odcinku z Dying Light The Following. Jaki Following? Dying Light 2 Stay Human. Stay Human, tak właśnie, nie Following. Followinga to my nie lubimy. Dobra, zróbmy sobie szybko tą strefę. Oczywiście o ile się uda, szybko mamy minutę 25. Czy ja mam coś, co mnie wręcz ogóle, czy mam? Będę używać, może nawet teraz użyję. My troszkę. Dobra, jest tutaj. Już tu i tak mieliśmy chyba questa. Nie lubię, jak ktoś się do mnie podkrada. Dobra, Benny, wyluzuj. Okej. O! Ledwo, ledwo, oczywiście bugi jak zwykle. Gdzieś nas tam wzięło do góry. Odblokujmy sobie ten safe zonik tutaj. Sobie. Dobra. Kolejny wiatrak frakcji, czyli kolejny safe zone. Czyli teraz mamy tutaj straż policyjną. Kapuje, to tak wygląda. Czyli zostaje nam jeszcze renegaci do zobaczenia. Mało ambitne, powiem szczerze. I nowy poziom zwinności. Dobra, daleki skok. Wykorzystaj dowolną przeszkodę, aby odbić się od niej i skoczyć dalej. To tak średnio. Zwiększ swoją prędkość, przedzieranie się przez trudne przeszkody, zbocza równoważnie, rury, dziury w ścianach i tak dalej. To nie. Trzymaj się krawędzi nawet po wyczerpaniu wytrzymałości, nie trać kontroli w przypadku lądowania na krawędziach z dużej wysokości. To mi się bardziej by przydało. Tutaj bardziej jeszcze staminkę bym chciał. No to tak powiem szczerze, czy takie super hiper? No nie wiem. Dobra, mamy kolejny wiatraczek włączony. Wow, tam wysoko jest. Ewidentnie wysoko i tu mam linkę, widzę. Co mi się tam odblokowało, to ja nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia, co mi się odblokowało. Wow, czy to jest jakaś armata? Nie, to jest winda. To jest winda. Kolejny handlerzyna. Co ty sprzedajesz? Młotek z odzysku, czyli nic ciekawego. Sprzedajmy mu cały złom. I widzę, że ten sam handlarz. Oj, Techland, Techland. Kim ty jesteś? Hubert? Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. No to chyba poczekam. Chujowy Hubi. Świetna ksywka. Premia nocna. Hej, Hubert? A kto pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Ej, Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj, chcę tylko coś kupić. Aha. Czyli to był Hubi, tak? Ta, zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Aha, co teraz go ścigamy, rozumiem, tak? Hakon, on ucieka. Cały Hubi. Poczekaj chwilę. Widzę go, biegnie na północny wschód. Już za nim biegnę. Szybciej, Aiden. Prawie go miałeś. Prawie to duża różnica. Jak ja mam go dogonić? Czy się nie da? Biegnij! O matko boska. No kurde, naprawdę. Będę to powtarzał, jak nic.
Ten parkour tu jest czasem beznadziejny. 50 metrów, dobra, zdążymy raczej. O kurde! Aiden! Hakon? Nie ma go! Niemożliwe! Przecież go widziałem! No, jak się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Wspina się. Widzisz budynek Gierę? Właśnie na dach. Gdzie? Bez sensu! Jak ja mam tam wejść? Tam się nie da wejść. Tam się nie da wejść. Przynajmniej ja nie widzę jeszcze w tej chwili możliwości tam wejścia. Tędy? Cholera, kupiłem go. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Dzięki. Ja chcę się odrodzić. I co od początku? O matko boska. Aiden, przestań kurwa skakać jak debil. Oh wait. Ty jesteś przecież. Dobra, kryształowy posążek, jakieś inne szmargiełki. Jeszcze ten pasek może było odpiąć jak człowiek, no ale... Widzę, że Aiden ma inne plany. To wszystko tu wzięte, wszystko. Naprawdę, no kurwa, naprawdę z takiej odległości już cię nóżki bolą? Mroczny zaułek, znajdź przedmioty wartościowe. Widzicie, na przykład, patrzcie, taka odległość tutaj jest nie do pokonania przez Aidena. A widzę, że Techland poukrywał tutaj co po niektóre właśnie takie smaczki typu skoczki i tym podobne. To dobrze? Nie wiem. Jezu, 50... 133 metry jest jak daleko. To jest za daleko. No bo na przykład, o, to są właśnie takie sekwencje. Kurwa, przestań mi coś takiego robić. A jednak to nie były sekwencje. Głupi Aiden. Naprawdę ciężkie to jest. A, Hubi poczeka. Najpierw grzyby. Ule i inne pierdule. No myślę, że to wychodek jest, ale chyba nie. Dobra, wszystko? Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Teraz już tak, 50 metrów. Co to jest? Czym jest książka? Spotkanie. A w dupie mam to spotkanie. Może kiedyś indziej. Dobra, czy to jest tu gdzieś? Budynek Gierę jest. To znów mi skoczysz tam, gdzie nie powinieneś? Na przykład tu? No już wiem, że stąd nie doskoczę tam. Na pewno nie. Fajnie, tylko teraz pytanie, no bo patrzcie, niby tu się da skoczyć. Dobra. No i to, i wspinamy się tędy chyba, tak? Mogli po prostu inaczej to zrobić, moim zdaniem. Miło, że przynajmniej po drabinie na mnie spada stamina. To już byłoby przegięcie. Ale serio, ten, no naprawdę, ten parkour jest kurwa zjebany totalnie. Totalnie, totalnie, naprawdę totalnie. Serio, to jest kurwa głupie. Ta postać sobie skacze jak chce, ona po prostu, o, ona ma pęd. Nie da się po prostu przeskoczyć już. Jezu, głupota, głupota totalna. Dobra. Dojdę do was, znaczy dojdę do was, wrócę do was jak dojdę do tamtego miejsca, bo widzę, że troszeczkę mi to zajmie, oczywiście. Dobra. Jestem z powrotem. Jeżeli znów się spieprzysz, Aiden, to ci zasadzę kopa w dupę. Naprawdę, moim zdaniem, Techland spieprzył robotę z tym parkurem. Totalnie. Nie podoba mi się to, jak się tutaj skacze. Jest presja czasowa, a w sumie nie ma żadnej nagrody takiej, która nam by to wynagrodziła. No patrzcie, no jak ja mam teraz skoczyć? Tu?
Ale jakbyś chciał skoczyć tu, to wylecisz kurwa z tej strony, bo Aiden oczywiście jest jebanym idiotą, który nie potrafi skakać. Kyle, wróć. Chłopie, wróć. Zero pomysłowości ze strony Techlandu. I naprawdę Techland każe nam iść ścieżkami, iść tędy tam, gdzie jest żółte. To jest bez sensu. Od tego jest parkour, żeby latać jak się chce. Hubert! Chcę tylko pogadać! Gdzie on jest? Zostaw mnie! Ja nic nie zrobiłem! Nie rób mi krzywdy! Ja nic nie wiem! O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem. Paserem? W życiu! Prędzej pośrednikiem! Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Dlaczego przede mną uciekałeś? Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co 5 minut ktoś zaczyna mnie gonić. Okej, może ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. Skąd wiesz, że Łazarz to kastet? Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym. Daj spokój! Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura! Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić! Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. No, zbyt łatwo mu uwierzyłeś. Dobra, ale czy my możemy wejść? Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. Ale pierwsze, co zrobimy, to wyjdziemy sobie oczywiście do... do miejscówki GRE. GRE bardzo przypomina mi nasz ONZ, wiecie? Tak szczerze. Mam takie skojarzenia. Chodzisz na strzeżony obszar. Znajdź inhibitory w ciemnej strefie GRE. Co was tu jest? Rążkę was tu jest. Jak ciebie sprzątnę? To się obudzi? Obudził się. Ale są kolejne. O kurwa, piral! Ja pierdzielę! Viral, nie piral. Ja podziękuję za ten pojemnik. Wciśnijcie sobie go w tyłek. Dobra, jedziemy jednak z questami głównymi. Jedziemy z questami głównymi, ewidentnie. Tutaj jeszcze wrócimy. Obiecuję wam to. Ja sobie to zapiszę. No i dobra, fajnie, tylko teraz pytanie, jak my tam mamy zejść? Dobra. Nawet obyło się bez upadku. Dobra. 200 metrów. No niby nie jest jakoś tam super daleko, więc to nie jest jakiś tam większy problem. Tylko właśnie, mieliśmy latać w nocy. Zróbmy sobie jeszcze przy okazji dodatkowy safe zone. No, tu ktoś jest chyba. Ale już wiemy mniej więcej skąd brać w razie czego inhibitory. No wiadomo, że przy takich właśnie miejscach, ale chcę mieć to na odcinkach takich już luźniejszych, gdzie będziemy sobie tam latać.
Dobra. To jest jakieś takie łatwiejsze? Bardziej easy? Jakie spotkanie? O niczym nie wiem. Ej, to było easy. Uuu, jaki fuse. No ta, pierdolimy kawałek metalu i tyle, nie? Takim bezpiecznikiem to ja tak zrobiłem kiedyś z samochodem, w sensie z bezpiecznikiem od radia samochodowego. Nie polecam. Dobra, bezpieczna strefa. Gdzie ona jest? Ona jest tutaj. Więc lećmy do domu. Aj, słychać syrenę. Dobra, jest jednak. Poczekajmy do nocki i lecimy na questy. Dobry wieczór państwu. Noc pogodna, lekkie zachmurzenie. Nic więcej. A my lecimy. Zawsze w razie czego tutaj się już zrespimy, to tyle jest taki profit dla nas. Kurde, nocny zaułek, gdzie to jest? Gdzie jest nocny zaułek? Tu? Tu. Tu jest nocny zaułek. Poniżej, ale nie mamy na to teraz czasu, więc lećmy po prostu na questy. Niektórzy z was przyszli tutaj na fabułę, więc... Więc chcę być pod tym względem ała. Znaczy w sumie nie ała, bo nic mi się nie stało, ale... Ale kurde, nie umiem jeszcze tego parkouru w tej grze. To nie jest to samo co w jedynce. Jestem chyba zbytnio sentymentalny do tamtej gry. No to z przyjemnością bym sobie wziął. O ile się da. Nas tu jest sporo, czy mi się wydaje. Nie, po tej stronie też nie, to bardziej w tą stronę. Czyli co, tu gdzieś, gdzie jest Screamer, prawda? O, to czyżby gdzieś tu? Halo, halo? Coś tu się szwenda. O, to była skrzynia. Kurwa, co tutaj lata dziwnego. Nie wiem, czy tam chcę schodzić na dół. O, nie, to złom. Dobra, to nie były kabelki. Co to tam jęczy? Zostaw, to moje! To nie jest śmieszne do cholery. Fakt, posrane miejsce. Są inhibitory. To aż dwa. Otwórz U. Dobra, ile mieliśmy teraz czasu? Zobaczmy sobie najpierw. Odporność 5,27. Jeżeli ulepszymy inhibitory... A to w ten sposób działa. Możemy albo wybrać zdrowie, albo zwiększyć wytrzymałość. I w sumie wtedy nam się i tak zwiększa odporność. I tak, prawda? Chyba tak. Tak, odporność wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy podnosisz poziom wytrzymałości lub zdrowia. A to luz. To lecimy na wytrzymałość. 5,27, 5,42. O, bez rewelacji. Wow, co tu się dzieje? To dzieci są. Mural. Dzieciaki, co tu się dzieje? Hej, dzieciaki. Szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię z peków? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Gdzie znalazłeś łzarza? Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Oddaj mi łazarza. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego... Cosia? Odwaliło ci?
Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. O kurde, prąbało cię. 500? Zwariowałaś? Zresztą, po co ci tyle pieniędzy? Skąd ty się urwałeś? Nie mamy wody, a woda kosztuje. Maja, to niebezpieczne. Chcesz, żeby SP cię aresztowali? Oddaj mi to. Dobra, i tak nikt nie będzie chciał tego kupić. I jeszcze się tym pocięłam. No, mogę ci teraz dać to 500? Daj jej kasę, albo daj jej wodę. Nie chcę mieć dziecka na sumieniu. Coś tu jest. Co tu jest? Co tu jest? To jest jakaś zabawka chyba. Nie, jest lampa w ścianie. Świetnie. Zarąbiście. Bardzo fajnie, Techland, bardzo fajnie. Hakon, mam Łazarza. Ej, super. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten Fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. No dobra. Mamy, ale nie mamy zabójcy nadal. To jest problem. Tu jeszcze skrzynki nie wzięliśmy. Dobre skrzyneczko, pupko raczej. Złomek dla nas, a raczej puszka. Puśka, puśka. Dobra. To teraz musimy wrócić 400 metrów, naprawdę? Ale dobra, mamy wytrzymałość zwiększoną dosyć sporo, więc już teraz powinno być troszeczkę lepiej. Troszeczkę lepiej już powinno być. Gdzie coś tam krzyczy ktoś? Ktoś gdzieś coś krzyczy. A bo tam, dobra, nieważne, nie było tematu. A nie, tutaj jest jakaś... Kurwa, ty idioto. Już biegnę, już się wspinam. Nie pozwól, aby mnie to spotkało. Co ci się stało? Masz. Oddałem ci grzyba. Cię kopnął w dupę. Przyjemnością. A, ty jeszcze możesz mi coś dać. Dawaj. To dla ciebie. Redukcja obrażeń od trucizny. No może być, może być. Bez rewelacji, ale może być. Bo widzę, że naprawdę mamy coraz więcej tego czasu. Wraz z eksploracją całej tej gry mamy coraz więcej czasu. Anomalia GRCA05. Aktywność nocna. To jest ta anomalia? Jest ta anomalia? To jest to. Co tam jest? Nie, dobra. Ja jeszcze chyba nie jestem gotowy na tę anomalię. Słyszałem o tym, aczkolwiek jeszcze nie widziałem. Nie, wiecie co? To jest baitowanie. Kurwa, naprawdę. Niektóre te schodki, niektóre te rampy są takie baitowane, że to szok. Urodziliśmy się cuchnący i tacy umrzemy. Dobra. Istotą przetrwania? O czym ty mówisz? Chcesz się dowiedzieć? Zamknij oczy. Wyglądacie jak ciotki. Dobra, zamknij oczy. Co czujesz? Dźwięki. No, słyszę odgłosy. No, co jeszcze? Zapachy. Coś cuchnie. Właśnie. Zapach. Impulsy wędrują prosto do układu limbicznego. Uruchamiają emocjonalną odpowiedź. Wspomnienia. Dobrostan umysłu. Ale to pachnie... To pachnie gównem. Czego się spodziewałeś? Myślisz, że czym ludzie teraz nawożą? Za dużo szczegółów. Wybacz. Kim jesteś? To kim jesteś i co tu robisz? Przed upadkiem pracowałam w firmie produkującej perfumy. Cieszę się, że moja aktywność zawodowa przypadła na czas, kiedy świat pachniał całkiem przyjemnie. Wszystko wróciło do normy, więc pomyślałam, czy mogę to zmienić? Jaki zapach uszczęśliwiłby ludzi?
ludzi w tym okropnym świecie. Co jest istotą przetrwania? Mam nadzieję, że taki smród nie jest dla ciebie istotą przetrwania. Jasne, że nie. Mam świetny pomysł na nowy zapach. Ludzie zapłacą fortunę, żeby go powąchać. Nazwałam go Ostra Jazda. Jest niemal gotowy. Potrzebuje złomu na nutę serca. Nutę serca? Nutę serca? Tak. Środkowa nuta perfum, złom i lawenda. Tego mi brakuje. A, jasne. Złom i lawenda. Idealne połączenie. Nyra bardzo stara się być kontrowersyjna. Przynieś mi składniki, a zdradzę ci tajemnicę mojego przepisu. O, matko. No złom to mam. Nyra potrzebuje też lawendy do perfum. To ma już więcej sensu. Ale ja to miałem. Złom. Nyra go potrzebuje. Oby to nie była strata czasu. Perfumy ze złomu brzmi jak jakiś absurd. Masz twoje składniki. Dobrze. Tylko szkoda, że w złomie nie ma więcej smaru, ale... Ech, Nyra, nie możesz choć raz okazać wdzięczności. Codziennie taka jest, naprawdę. Już? Już? Voila! Gotowe. No, powąchaj. Wow, pachnie... To... Kurczę, cudne... Co to? Głuptasie, jesteś za młody, prawda? Zapach nowego auta. Auta? Zawiedziony? Zapach luksusu stanowi nutę bazy. Pewność siebie to z kolei nuta serca, a na nutę głowy składa się aromat ryzyka i przygody. Pragniesz odpalić silnik i odjechać w kierunku horyzontu. Byłeś bardzo pomocny, nie jak niektórzy. Proszę, to dla ciebie. Natarłam to ostrą jazdą. Dzięki temu co jakiś czas pobudzisz u siebie zmysł węchu. Co? Co to przetrwania? Świetlik UV. O, dziękuję, dobra. To faktycznie się przyda. To faktycznie się przyda. Wow. Again! Kurwa, again! I hate this. Really. Po prostu kurwa głupie. Umrzyj mi jeszcze raz, Aiden, to cię kopnę w dupę. No patrzcie, i tutaj na przykład raz się chce, raz się nie chce. Aiden ma pochy. Ewidentnie gra potrzebuje jeszcze sporo poprawek takich właśnie. Dobra, tu jeszcze coś chyba było, prawda? Było. Tu jest jakaś lina, nie ma liny. Nie ma liny. Aiden. I tak jak w Dying Light'cie, to bym sobie bez problemu skakał w tą stronę, tak tutaj już nie mogę, no. Trzeba szukać, kurde, windy. Kurwa, nie, to jest głupio. Naprawdę, to jest głupie, to jest tak zbugowane. To jest tak zbugowane. Że to poezja. To jest zbugowane. Nie polecam zakupować Dying Light'a dwójki na premierę. Palina była w dole już, kurde. No i co? No, wskoczył. No a na to na przykład wskoczył i już tego nie rozumiem, bo... Jakby nie patrzeć, tam było dalej. Tam było dalej, a tu widać, że... Tak Aiden miał problem z tym. Bierz ten rumianek. Bierz to wszystko, co tu jest. Dobra, starczy. Tu jeszcze jest rumianek chyba jeden. Idziemy stąd, bo już mnie to zaczyna irytować. Nie wiem, po co oni zrobili ten taki pseudo skok dalszy. Naprawdę nie wiem po co. No po to, żeby właśnie ludzi irytować. Ewidentnie, żeby ludzi irytować. Dobra, za długo cię będę tłukł, nie ma sensu.
No, doskoczysz czy nie doskoczysz? Wow, doskoczyłeś, nawet się nie zabiłeś. I co, jednak da się. Da się, Aiden, da się. No, dzień dobry. Ale moi drodzy, to co się stanie w następnym odcinku. Niestety, koniec odcineczka, jeszcze muszę to pomontować i zacząć nagrywać kolejny odcinek, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda, jak i harmonogramu macie w opisie. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!